Dzień dobry, sympatycy edziewiarki. Siadłam przed Wami, mam nadzieję, Wy jesteście z drugiej strony i powodem, dla którego jestem tutaj, to pokażę, przez chwilę Wam pokażę, jest ta dzianina. Jest to, nad czym pracuję. Jest to bardzo wielokolorowy projekt, który zawładnął moim sercem w całości. To jest, każdą wolną chwilę przeznaczam na taki jakiś, żeby mi przybyło o jeden element więcej. Jest to sweter. Sweter i projekt. Projekt pochodzi z gazety Noro. Noro, japoński producent. To jest ta gazetka, proszę. Wydanie numer 17 i tytułowy model z tej gazety wykonany jest z włóczki Ito. Można go wykonać z różnych innych włóczek, w zasadzie z wszystkich włóczek, jakie byście zapragnęły, może poza ekstremalnie cienkimi i bardzo grubymi. Ale wachlarz jest naprawdę spory. Na samym końcu programu powiem też o naszych propozycjach na alternatywne włóczki na ten projekt. Najpierw była ta gazetka, później pani Krystyna wykonała taki właśnie sweter według tego projektu i wywołało to we mnie wielki podziw i takie to uczucie zazdrości dziewiarskiej. I wiedziałam, że kiedyś go zrobię. Kiedyś, to słowo kiedyś to jest takie właśnie słowo klucz. No to mówię tak, kiedyś nastąpiło, ja dojrzałam, wykonałam próbkę, to jest próbka rozpoznawcza, tutaj trzeba było rozpoznać wroga, o co chodzi. Tak sobie to żartuję oczywiście, rozpoznać wroga, ale rozpoznać, o co chodzi. Próbka jest wyprana, zaraz Wam wszystko po kolei pokażę. Czyli tak, zaglądamy do gazety numer 17. Jest to film, który bym nazwała Inspiracje Noro, odcinek drugi. Odcinek pierwszy, część pierwsza bardzo Wam się spodobało, więc był też taki odzew od Was, że to jest bardzo przyjemną rzeczą, takie moim okiem widziane inspiracje na jeden, dwa projekty z jakiejś gazety. Więc tutaj mamy gazetę numer 17. Wielki, nazwałabym to, jest to no, takie dla mnie dzieło kolorowe, ja już się w tym widzę. Nie wiem, czy mi to wyjdzie, jak wyjdzie i czy spełni to moje wyobrażenie o tym, ale działam. I do takiego działania chciałabym Was zachęcić, ponieważ projekt jest bardzo fajnym doświadczeniem dziewiarskim, ponieważ tu wszystko jest inaczej. Czyli budujemy sobie dzianinę i teraz zaglądamy do tej gazety, w której ten projekt jest. Ja tutaj sobie drutami zaznaczyłam, tu jest jeden, tutaj jest zajawka tego projektu i spójrzcie, to są plecy projektu. Rękawy są dziergane w jednym ciurkiem, a tutaj budujemy poprzez elementy. Czyli taką techniką patchworkową, budujemy na bazie i-cordowego sznureczka, który najpierw dziergamy, ten i-cordowy sznurek, bardzo dużo sznurka trzeba wydziergać. W tym momencie zachęcam do naszego filmiku, w którym o tytule i-cordowe nabieranie oczek. Tam jest sporo wiedzy. No i tutaj rzut oka do tego projektu, byście widziały, jaka jest konstrukcja tego sweterka i o co w nim chodzi. Tutaj właśnie widać, jak się buduje te elementy. Tutaj już jest ten trzeci, czyli ten pomiędzy elementami budowany. Więc taka była historia. Taka historia tego projektu, a następnie, przy czym w tym filmie ja zupełnie nie będę się skupiała na sposobie wykonania tego projektu, ponieważ do tego jest ta gazetka, jeżeli ktoś bardzo chce poznać. Ja tutaj Wam opowiem o konstrukcji i o tym, co mną zawładnęło. To budowanie z tych elementów, jak widzicie, ostatnio lubię budować z elementów. Moja bluzeczka z włóczki Artsy i Amiry Light gotowa, widzicie ją na mnie. No i tutaj popatrzcie na to, co jest tym kluczem. To jest klucz, którym postępujemy. Tutaj widzimy, że to jest prawy przód, tutaj jest lewy i tutaj są numerki. W jakiej kolejności działamy,
tworząc nasze patchworkowe wdzianko, nasz taki kardigan, takie wełniane otulenie, a rękaw jest dziergany później już jednym rzutem na drutach, tak jak normalnie dziergamy. I w tym momencie pokażę Wam jeszcze, bo jeżeli ktoś gazetki Noro, a ona akurat jest na stanie, ale jeszcze jakiś czas temu w gazecie Denneter w numerze 54/20/21, czyli no prawie 3 lata temu, tutaj w języku niemieckim, tam jest w języku angielskim, to w tym numerze też jest w języku niemieckim opisany ten sweterek, jak go wykonać. Sweterek jest w przepisie wykonany z włóczki Ito na drutach numer 5. Jeszcze tylko Wam tutaj to potwierdzę. Tutaj są 3 motki włóczki potrzebne. Ja mam przewidziane 2. 2 motki włóczki. I tutaj druty numer 5. Akurat wyobraźcie sobie, że najwygodniej ten sweter dzierga się na drutach skarpetkowych. Dwa druty skarpetkowe. No i tutaj właśnie to też jest z tej angielskiej gazety na język niemiecki przełożone. Więc tutaj Wam anonsuję, że to też było w tej gazecie. Ten przepis. No, czyli wracamy, że włóczki Noro, to jest tak, jeszcze chwilkę może przypomnę historię Noro w Polsce. Historia Noro w Polsce jest pisana przez Edziewiarkę od roku 2010, od marca, dokładnie od marca. Na naszej stronie można znaleźć prace klientów przysyłane do naszej galerii, przepiękne, które są publikowane od 2010 roku. To tak w sensie istnienia firmy w palecie naszej oferty, a teraz przystępujemy do tworzenia tego. I tak, już Wam mówię, ja wzięłam sobie inną włóczkę, tu jest ten rozpoznawany wróg, czyli z czym się będę miała mierzyć, wyprany. To jest próbka, która została wyprana. I teraz chciałam Wam powiedzieć o tym, że konstrukcja sweterka bazuje na bardzo długim sznurku i-cordowym, bardzo długim. Dzierganie tego sznurka jest, powiedziałabym, no taką najgorszą częścią tej robótki. Dla osób, które nie lubią dziergać sznurka i-cordowego w ilości 2,75 metra na przykład, są takie maszynki, które tutaj Wam pokażę, na przykład takie maszynki do sznurków. To jest coś, co można użyć, nie używając drutów i mieć sznurek. Ja przystąpiłam do tego zgodnie z przepisem, czyli nabrałam 3 oczka i musimy stworzyć bazę, na podstawie której będziemy i-cordowo nabierać oczka. Czyli mamy 3 oczka nabrane na drucik. W tworzeniu sznurka i-cordowego nie odwracamy robótki, tylko sobie ją zawsze przesuwamy na początek. Czyli mamy 3 oczka, które musimy wiele razy przerobić, żeby nam się tutaj sznureczek i-cordowy pojawił. Ten bazowy trójkąt właśnie pokażę Wam na włóczce Frida. Też jest wielokolorowa i też się doskonale nadaje do takiego projektu. No i teraz widzicie, co ja robię. Przerabiam 3 oczka, zawsze mając, dlatego rozumiecie, czemu jest dobrze mieć druty nie na żyłce, tylko krótkie druty skarpetkowe, na których sobie przesuwamy, żeby mieć zawsze to pierwsze oczko jako pierwsze. Pokażę Wam później, jak to, ponieważ to dzierganie sznurka było dla mnie bardzo żmudne i mierzenie, czy to już jest tyle, czy nie, więc mając go troszkę, zabezpieczyłam po pierwsze nitkę, po drugie same oczka, po prostu zaczęłam dziergać te elementy po to, by na bieżąco sobie dorabiać ten sznurek, tak żeby w jednym rzucie tego nie wykonywać. No i tak tutaj dziergam i dziergam. Chwilkę to potrwa. Projekt sweterka jest przewidziany na rozmiarówkę różną. Tam są trzy rozmiary, które myślę, że każda z Pań znalazłaby swój własny, ale znając konstrukcję, można sobie to dowolnie zmieniać, dziergając to też z różnych włóczek. Do tego się również nadają letnie włóczki, cieńsze. Wtedy taki element może mieć więcej oczek i uzyskujemy podobną wielkość takiego elementu.
No i tak dziergam, tutaj dziergam. Myśląc, czy ja wszystko przyniosłam do filmu, właśnie przychodzi mi, że chyba zapomniałam o markerze. Ale za marker zaraz zrobię coś z niteczki. To będzie marker na potrzebę chwili. Na potrzebę chwili coś mi się tutaj pomieszało. Już, już, już. O, tutaj, tutaj. To mają być trzy oczka. Gdzieś mi się tutaj czwarte urodziło. Zaraz je zutylizujemy, znaczy się przerobimy razem. Najlepiej, najlepiej ten jeden rząd, o tak, jest. Mają być trzy oczka i już. Dwa i trzy. Trzy oczka. No i tak budując ten sznurek gajkordowy, robię to celowo na ekranie, byście widziały każdy etap powstawania takiego elementu. Na końcu mam ten element, się tworzy też pomiędzy kwadratami. I to już na gotowej robótce Wam pokażę. O tak. Już, już tutaj dochodzę. No myślę, że jeszcze kilka razy to zrobię. Mój element składa się z 14 podniesionych oczek. Następnie wkładamy marker. Następnie podnosimy 15 oczek. Czyli każdy mój element jest na 29 oczek. Oczywiście te elementy możemy tworzyć na różną ilość oczek w zależności od grubości włóczki, tego jaki projekt chcemy wykonać. No to wszystko rzutuje na taki nasz obraz tego, z jakich włóczek i ile oczek musimy nabrać. Czyli ja mam na 29 oczek. Ten mój fragment składa się 14 i jedno środkowe i 15 oczek. No więc tutaj buduję. Ten element, który powstanie teraz na ekranie, będzie mniejszy ze względu na potrzeby programu i filmu. To już później nie ma znaczenia, czy to będzie na 29, na 19, czy na 40 oczek. I ja myślę, że to jest ten moment, kiedy ja z tej strony zamykam tutaj, ja sobie zamknę ten sznurek, żeby mi się nie pruł. Czyli po prostu oczka zamykam. Odcinam nitkę. Odcinam nitkę. Zabezpieczam sznureczek. I uwaga. Tak jak tutaj jest i tak jak w przepisie jest opisane, sznurka jest tutaj dużo więcej. Tutaj widzicie, jest agrafka. A, jest agrafka, więc ja ją mogę jako marker przeznaczyć. Super, że jest. Więc tutaj zabieram. To jest próbka, dlatego ja to tak po macoszemu traktuję, to ten sznureczek gajkordowy. Tutaj widzimy, tutaj w rzeczywistości byłoby dużo sznurka, który służy do stworzenia przodu. Tutaj by było dużo sznurka do stworzenia i tyłu, i drugiego przodu. Teraz się skupiamy na tym elemencie i teraz Wam pokażę, jak taki element wykonać. Czyli bierzemy nasz sznureczek, bierzemy nitkę z motka. Dla kontrastu można ten motek wziąć z innego koloru. Ja już tutaj, o, już mam zieleń, żeby wam przedstawić, jak to jest na ten, ta inna, inny kolor, żeby się pięknie tu wkomponował. Wybieramy oczko, w które się zaczynamy wkuwać i wkuwam się. Ja myślę, że ja zrobię ten fragment na 2, 3, 4, 5, 6, na 6 oczek, wkładam marker, teraz i w tym momencie wykonuję 7 oczek, jedno oczko to jest to środkowe i 6 oczek, raz, podnoszę sobie ze sznurka, 2, 3, 4, 5 i 6. Robótkę odwracam. To jest mój pierwszy element. I wszystkie oczka, pierwsze oczko przekładam bez przerobienia. Wszystkie oczka przerabiam na lewo. No, przerabiam sobie je na lewo. Dochodzę do markera, po prostu go przekładam. Idę dalej.
Gdybym nie miała tego markera, zrobiłabym go sobie z niteczki jakiejś kontrastowej. I dochodzę do końca. Tutaj nitkę pilnuję tego naciągu, tej pierwszej nitki, której nie przywiązywałam. Zostawiłam jej tutaj spory kawałek. No i teraz robię tak. Uwaga. Pierwsze oczko przekładam, wykonuję, idę do dwóch oczek przed markerem. Wykonuję raz, dwa, trzy, cztery. Czyli jedno oczko przełożyłam, wykonuję trzy oczka. Teraz robię pojedyncze przeciągnięcie. Czyli jedno przekładam, następne przerabiam i przeciągam. Tutaj jest to oczko graniczne, ten kręgosłup tego elementu. A teraz robię dwa oczka razem na prawo. Idę do końca rzędu i tak jak w przepisie jest napisane, oczko brzegowe przerabiam na lewo. Tak wygląda, tu się jeszcze nic nie wydaje, że to będzie później tak fajnie, prawda? Idę dalej. Oczko brzegowe przekładam i teraz oczka przerabiam jako oczka prawe. Raz, dwa, trzy. Cztery, bo w końcu to jest ściek francuski, więc robimy na płasko, więc muszą być oczka prawe i w prawym, i w lewym rzędzie. Teraz mamy to oczko graniczne, więc przerabiamy je na lewo. Przekładamy marker i teraz mamy oczka francuza, a oczko brzegowe jest oczkiem lewym. Tak to wygląda. Jeszcze nic nam tutaj nie pokazuje, prawda? Tak w fragment robótki w ten sposób. Idę dalej. Przerabiam oczka. Trzy. Do dwóch oczek przed markerem. Przeciągam. Przekładam marker. Oczko graniczące, to graniczne, ten kręgosłup tego elementu. Dwa następne oczka przerabiam jako dwa oczka razem na prawo. Dwa prawe, oczko brzegowe, jako oczko lewe. Tak jest w przepisie i ja tak wykonywałam. Zaczyna nam się tutaj troszkę zakrzywiać. Idę dalej. Dwa oczka prawe, trzy oczka prawe, jedno oczko lewe, przekładam marker, trzy oczka prawe, lewe oczko brzegowe. Odwracam robótkę. Następnie powtarzamy tę czynność. Tę czynność powtarzamy tyle razy, ile oczek mamy na drucie. Czyli póki nie pozamykamy wszystkich oczek, to tak musimy to wykonywać. Czyli tak, oczko graniczące, później wokół tego oczka zamykamy. Raz jako dwa oczka prawe razem, a tutaj z tej strony jako oczko położone na lewo, tak żeby nam się schodziło to zamykanie. Oczko prawe i mamy oczko lewe. Tutaj robimy następnie tak jak dotychczas, czyli oczka prawe, jedno oczko lewe, marker, dwa oczka prawe, jedno oczko lewe. Zobaczcie, zaczyna wyglądać tak. Oczywiście jest to maleństwo w porównaniu z tym, które Wam pokazałam, ale to jest, ja Wam przedstawiam sposób wykonania tego, jak podejść do tematu. Bo może też ktoś z oglądających, tak jak ja, podobało mu się kiedyś ten projekt pokazywany na live'ie i chciałby się z nim zmierzyć. Zawsze jeszcze możemy powymieniać doświadczenia z takiej właśnie walki z tematem takiego projektu. Rząd powrotny, wszystko powtarzamy tak, jak było dotychczas mówione. No i tutaj, zobaczcie, już docieramy do takiego miejsca, że tych oczek mamy maleńko. Robimy przeciągnięcie. Ja już teraz zdejmę marker, bo on już przeszkadza. Oczko środkowe tutaj mamy. No i mi się tutaj nie wyszło, mi to środkowe. Jeszcze raz do niego muszę podejść. O tak. I dwa oczka razem na prawo. Teraz odwracamy robótkę. Już zaczyna wyglądać, prawda? Takie małe elementy, małe też urocze, czyli przekładamy na lewo i brzegowe na lewo. I ten ostatni rząd budowania tego elementu, by zachować to oczko, ten kręgosłup na środku, należy przerobić te trzy oczka
jako jedno oczko, ale robimy to w taki sposób, że wkuwamy się w to od środka, nie tutaj, nie z tej strony, tylko od środka, zdejmujemy, przerabiamy oczko trzecie i nadziewamy to oczko. Tam chwilkę, to, zanim się dobrze to zrobi, to oczywiście chwilkę trzeba popróbować, a w szczególności jak kamera patrzy, to wiecie, to różnie to bywa. I to jest nasz pierwszy element. Odrywam robótkę, odrywam, przepraszam, niteczkę od robótki. Mam element numer jeden, czyli zobaczcie, mam miniaturkę, miniatura mojego tego elementu. W tym momencie pokazałam Wam zasadę tworzenia tego projektu, tej dzianiny. Ogólnie taki element można budować bez tego sznurka i-cordowego, na oczkach łańcuszka tylko wykonać, ale tutaj ten i-cord ma znaczenie dla całego projektu swetra, ponieważ i-cord otula ten sweter i tam na samych plecach on jest taką linią graniczącą później z rękawem, więc tutaj mamy mini element. Już wiecie, jak się tworzy, to ja tutaj miałam 6 i 7, czyli na 13 oczek, nie na 29. A następny element, bo to jest bazą, jest zbudowanie na tym i-cordzie tych iluś tam elementów. I następny element robiłabym w ten sposób, że zostawiam tutaj jedno oczko puste, nic z nim nie robię, a później nitkę, biorę sobie niteczkę od robótki, i wkuwam się tutaj, zobaczcie, wkuwam się tutaj i kontynuuję nabierając 6 marker i 7 oczek, tworząc element numer 2. I tak się właśnie to robi. Popatrzmy teraz na konstrukcję pleców, które ja już mam wykonane. Tutaj to jest większe, ten sznurek i-cordowy jest większy, tutaj są druty numer 5, to jest niewyprane jeszcze, więc to też miejmy to na uwadze. Bazą tutaj jest 6 elementów na dole. I ja tutaj te 6 elementów mam, to jest właśnie tutaj, rozpoczynając tutaj, w tym momencie, na tym fragmencie sznurka powstanie przód. To jest baza dla przodu, ten fragment jest bazą dla przodu. I pewną trudność, którą chciałam Wam jeszcze tutaj powiedzieć, o takiej pewnej trudności, jest wpasowanie, bo wiadomo, najpierw budujemy na sznurku i-cordowym, ale później należy wykonać już elementy, które mają podstawy na gotowych już elementach wydzierganych. I ja mam tutaj taki jedną dziurę mam, którą chcę uzupełnić teraz, moją włóczką, na której pracuję i drutami, na których pracuję. Na potrzeby, to tak wyobraźcie sobie, sweterek dziergam na takich drutach. No jest to, mówię, niezwykłe doświadczenie. Wytrawne dziewiarki, zachęcam. I te początkujące mogą mieć jeszcze pewne problemy, ale to nie jest nie do przejścia, bo to tak naprawdę tutaj bazujemy na oczkach prawych i trochę oczek lewych, więc ja tutaj przystąpię do nabrania tych oczek, byście wiedziały, jak się buduje element pomiędzy. Buduje się go dokładnie tak samo, tylko już nie mamy sznurka i-cordowego, tylko mamy jeden element i drugi element, więc ja tutaj muszę wbić się 14 razy, bo z tylu oczek mi się tutaj składa mój bok. No to lecimy z tematem. 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Robię to na drutach Mindfulach, ponieważ one mają bardzo przyjemnie ostre końcówki, te skarpetkowe, i to się łatwo mi tutaj wkuwa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Wkładam sobie marker. Oczko to środkowe, zwróćcie uwagę, to jest taki moment, kiedy pilnujemy, gdzie miałyśmy poprzednie oczko środkowe i sobie wyciągamy nitkę z tego oczka środkowego, wkuwamy się w to i wyciągamy nitkę. I tu lecimy z drugiej strony 15 oczek wzdłuż tej drugiej krawędzi. Tam w tamtym maleńkiej próbce byłoby 6 i 7, tutaj mamy 14 i 15, 3, 4, 5,
sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście i piętnaste oczko. Widzicie, tutaj to oczko posłuży do zbudowania następnego elementu, ale to już będzie poziom wyżej. Odwracam sobie robótkę i lecę wszystkie oczka lewe i robię tak, jak zrobiłam w tym moim małym elemencie, którym Wam pokazałam. I wtedy tworzymy trójkąt, tworzymy ten, on jest, znaczy ja go postrzegam jako trójkąt, ale oczywiście to jest kwadrat, to jest element kwadratowy i tworzymy wtedy pomiędzy, na bazie tutaj takich tych krawędzi. I w tej części programu chciałam Wam zaanonsować, po pierwsze, skąd się wziął pomysł? Wziął się z tej gazety, z projektu pani Krystyny, który podziwiałam i też chciałam mieć taki, więc dojrzałam do tego, a ponieważ ogarnęłam temat, więc dzielę się z wami tym, jak do tego doszłam, a za chwilę wam przedstawię propozycje włóczek alternatywnych, bo to nie trzeba z tej zimowej włóczki, tylko można z różnych letnich włóczek. I zapraszam do tej drugiej części. Wracając do alternatywnych propozycji przygotowanych przez nasz zespół dla tego projektu, mam dwa segregatory włóczek przyszykowane, by powiedzieć, które z nich według nas się nadają. Jeden, podzieliłam sobie te segregatory na segregator Noro, ponieważ Noro ze względu na swoją kolorystykę tych pięknych motków wielokolorowych jest idealnym pomysłem na budowanie dzianiny poprzez elementy. I to jest na przykład ten, który według projektanta tej dzianiny nade wszystko się nadaje. Jest to włóczka Ito, jest to włóczka Ito kolor numer jeden. Z każdego innego koloru włóczki Ito zapewniam Was, że powstałaby równie piękna dzianina. I też patrząc na motek, widzimy go w ten sposób, prawda? A patrząc już na dzianinę, widzimy zupełnie inaczej, odbieramy. I to jest, jeżeli ktoś lubi dziergać z włóczek wielokolorowych, a nie chce już dzianin w paski, bo zazwyczaj to wychodzą paski, to jedną z propozycji jest budowanie z elementów. Tutaj nie będzie ani troszkę paska w takich elementach. I to jest na przykład, i to jest propozycja numer jeden. 100% wełna na taką, to ten patchworkowy sweterek będzie w wersji raczej ciepłej i zimowej, ale w związku z tym, że idzie wiosna i idzie lato, Sonata Shima również się nadaje. I tutaj elementy, budując takie elementy z włóczki Sonata Shima, tutaj jest ta wielokolorowość, którą widzimy. Letnie, takie landrynkowe te kolory są. I budując element z tego, według mnie należałoby mieć więcej niż 29 oczek, ponieważ włóczka jest cieńsza, zdecydowanie cieńsza, więc te elementy, żeby były takie konkretniejsze, to myślę, że powinny mieć powyżej 30 oczek. Już wiecie, jak zbudować element, i ja tak będę mówiła mniej więcej, jak ja widziałabym dzianinę. Zobaczcie na włóczkę Haruhito, to jest to mieszanka jedwabiu, bawełny i poliamidu. Na lato, wiosnę, w sam raz, i też widzimy kolory płynące z motka. W takich elementach wyglądałyby idealnie. Przeznaczone na druty pomiędzy 4-4,5. Myślę, że taki element na około te 29 do 30 paru oczek byłby z tego idealny. Włóczka, która się nazywa Yukata. Yukata na letnią dzianinę z elementów cudownie będzie wyglądała, zupełnie inaczej niż Ito, ponieważ tutaj mamy 50% jedwabiu, a dzianiny, które są z jedwabiu, mają większą
są bardziej lejące, więc tu mamy jedwabiu 50, 25% wełny i 20% poliamidu i ona jest najcieńsza z włóczek letnich yukata, ma 720 metrów, więc ja myślę, że mając taki jeden motek można stworzyć dużo elementów, a ewentualne rękawy dorobić z innej włóczki, na przykład z echta. Mamy przetestowane używanie w jednej dzianinie włóczki yukata i włóczki echt. Pasują do siebie charakterem, brakiem połysku, tym, że są właśnie takie i też pochodzeniem według nas stanowią duet idealny na letnie dzianiny. Yukata i echt. Również może być baby koton od Langa, jest bawełną taką niemercyryzowaną, bez połysku. Następna, tutaj akurat też yukata mi się trafiła, ale w takich bajecznych kolorach, że musiałam ją przenieść, jest to yukata 13. Yukata 13, czyli to samo z dużym udziałem jedwabiu. Czy widzicie elementy zbudowane, to około 30, może powyżej 30 oczek właśnie zbudowane z tej włóczki. No po prostu wielokolorowość takiego wdzianka powala na kolana. Motek, którego tutaj nie mam, ale też się nadaje, to jest tsubame. Nadaje się i można, tsubame jest grubsze niż yukata, więc myślę, że można tak do 20 paru oczek te elementy budować. Seal Garden tutaj wtrafił się w kolorze numer 87. On jest grubością podobny do yukaty, więc te elementy, tak jak w tym moim wdzianku, 14 plus 15, czyli na 29 oczek element będzie konkretnej wielkości. Włóczka kurejon, czyli 100% wełna, bardzo wielokolorowa i też te elementy będą takie większe, takie jak tutaj widzimy. To w podobnej grubości jest dzianina, więc tutaj to jest segregator z włóczkami Noro, czyli tymi, które w projekcie pochodzą z tej rodziny wielokolorowych włóczek. Jeżeli brakuje Wam pomysłu na dzianinę z włóczki wielokolorowej, a nie chcecie pasków, to jest według mnie ideał do spróbowania. Segregator, który jest zbudowany z różnych producentów włóczek wielokolorowych, różnych. Tutaj mamy różnych producentów. Tutaj akurat mamy Rico i ręcznie farbowaną, 100% bardzo delikatną wełnę merino. Nadaje się na zbudowanie takiego wdzianka z elementów na drutach. Tutaj będzie gra kolorami, zdecydowanie. Kto kocha jeszcze ciepłe włóczki, z firmy ISPE proponujemy salamankę. Salamanka ma dużo wielokolorowych części. To akurat jest kolor, który jest bardzo stonowany, ale też są propozycje tej włóczki, gdzie jest większy przekrój kolorystyczny i to również jest grube. I tutaj według mnie budowanie 29 oczek to może być, ale może też ich być mniej. Myślę, że około 20, 21, czy 8 oczek mniej, to robi różnicę. To właśnie jest włóczka Salamanka od ISPE. Wielokolorowa propozycja od producenta ISPE. Kokolle, czyli pokazuję Wam propozycje i innych producentów i też w innych progach cenowych włóczki, żeby każdy mógł wybrać jakąś, która mu pasuje. Tutaj mamy bawełnę i akryl. Nadaje się na budowanie tych elementów poprzez ich dzierganie i też nam wyjdą w różnych kolorach te elementy. Od Citrona Intermezzo. Pięknie się nada, Intermezzo znam, bardzo lubię. Jest to raczej cieńsza propozycja niż grubsza na takie elementy na drutach wykonywane. No i to jest właśnie Intermezzo, mieszanka wełny i poliamidu. Bardzo trwała w noszeniu. Letnia włóczka Paradise na takie elementy. Widzicie, i tutaj wdzianko wykonane z tej włóczki byłoby jeszcze lejące. Te wszystkie elementy by się tak pięknie układały. Oczywiście nie będzie to grzało, ale to jest włóczka letnia. Linello
kolorze 51 do filmu zostało przygotowane. Włóczka, sposób farbowania tej włóczki pozwoli na stworzenie niezapomnianego, to takiego nie do zapomnienia, dzianiny, która właśnie składałaby się z elementów. Kto kocha włóczki citrona, mam dla niego jeszcze propozycję, włóczki 100% merino. To jest cieńsze niż intermezzo i miałoby taki zupełnie inny charakter niż na przykład budowanie tego z Paradise albo z Linello, bo tutaj mamy 100% wełnę, więc to też ma wtedy inne zadanie w noszeniu. W Langu mamy Merino 120, tutaj akurat z dopiskiem degradé. Wszystkie dopiski degradé zapewniają nam efekt dzianiny budowanej z elementów doskonałe. Tutaj mamy akurat Merino 120, tutaj mam Merino 150, czyli cieńsze. I mam jeszcze Merino Plus. Merino Plus ma tę samą grubość, patrząc na nitki, co Ito, więc myślę, że to byłaby dokładnie przełożenie. Kto nie chce Ito, kto nie lubi włóczek tego japońskiego producenta, to na przykład tutaj jest również efekt dzianiny, byłby według mnie bardzo podobny, zbudowany z Merino Plus Color. Mamy jeszcze ręcznie farbowane włóczki Malabrigo i tutaj jest Rios. Z ręcznie farbowanych włóczek, może je położę osobno, tutaj jest Sok, to jest cieńsza wersja, włóczka Sok, czyli taka skarpetkowa w pięknym kolorze Arco Iris. Tutaj jest ten Rios w takim numerze koloru 286, zobaczcie na kolorystykę tego. Zbudowanie elementów z takiej włóczki jest, myślę, cudowną przygodą. I Arroyo, włóczka Arroyo, na takie rzeczy z elementów by się nadała. Reasumując, w tym odcinku naszego filmu chciałam po pierwsze opowiedzieć o projekcie, który kiedyś mną zawładnął i tak jak słowo kiedyś, nie wiemy kiedy nastąpi, to u mnie właśnie to kiedyś nastąpiło i widzicie tutaj efekty tego budowania. Ja to nazywam budowaniem. Zauważcie, aha, jeszcze Frida tutaj się schowała, zobaczcie. Frida również się nada, poprzez ten układ kolorów jest 100% wełną. I to jest tak, że to mną zawładnęło, to nazywam to budowaniem, bo tutaj dokładamy cegiełki, dokładamy takie bloki, więc tak przekornie coś, co teraz robię, nazywam budowaniem dzianiny. I jeżeli kogoś zainspirowałam, ktoś również chce się nauczyć wykonać taki element, stworzyć coś innego. Pokażę Wam coś jeszcze. Zobaczcie, tutaj akurat jest reklama. Reklama jest jedna dzianina i to jest właśnie, to jest koc. Koc, który jest na tej samej zasadzie dziergany, czyli dziergane są elementy i to też jest budowane poprzez zamykanie oczek na środku. Więc zachęcam Was do tego, by szukać pomysłów w różnych miejscach i no ja tak teraz na światło dzienne to wyciągam, o tym mówię, no i dajcie znać w komentarzu do filmu, czy was zainspirowałam, czy w tę przygodę tworzenia właśnie takich elementów was zachęciłam, byście weszły, a może zachęciłam was do spróbowania włóczek Noro, bo to jest jak z tym projektem w tej gazecie. Ja do niego musiałam dojrzeć, tak do włóczek Noro również musiałam dojrzeć, ponieważ one są specyficzne. One są fragmentami cieńsze, fragmentami grubsze, czasami są luźno splecione, czasami są mocno splecione, ale osoby nie pozwalają zapomnieć i to właśnie kto obserwuje historię Edzie Wiarki, która właśnie 15 rok swojej historii w tym momencie pisze, to
Noro jest w Odziewiarce od 2010 roku z różnymi przerwami, ale to te różne przerwy wynikały z tych właśnie szukania innych różnych producentów, innych rzeczy. Tamte się pojawiły, zniknęły, a Noro właśnie rozbudowujemy w tym momencie, bo ono się cieszy, cały czas cieszy się dobrą sławą i cieszy się powodzeniem i mam nadzieję, że po te włóczki przychodzicie do nas. I bardzo się z tego cieszymy, że tak właśnie jest i oprócz włóczki u nas możecie, to też jest takie nasza misja i nasze przesłanie, że nie tylko motek, nie tylko kupuje się w Odziewiarce motek włóczki, ale kupuje się również wiedzę, wielką miłość do tych motków i inspiracje i pomysły do tych włóczek. I cały nasz zespół nieustannie idziemy, gotuje się obiad, a ja myślę, co można z tej włóczki, co można z tamtej włóczki. I jeżeli dzięki mnie ktoś polubi coś nowego, to ja się z tego bardzo cieszę i bardzo go proszę, by do mnie w środę zadzwonił i podzielił się ze mną doświadczeniem na ten temat. Czy kocha, czy nie kocha, czy zawładnęło sercem, czy projekt. Posłuchajcie, jak patrzę na ten projekt, to mnie się serce raduje. Kładę to sobie jako antydepresant, taki na podłodze wieczorem, kiedy już jest człowiek zmęczony, stworzył tych ileś elementów, zbudował swoje wdzianko. Nie? Tutaj w programie dziewiarskim mówimy o budowaniu wdzianka i to się serce się raduje, jak się na to patrzy. I jeszcze jedną rzecz Wam chciałam powiedzieć. Pokazać Wam, jak się ma element, który jest niewyprany, do takiego, który jest wyprany. To też zyskujecie w Odziewiarce, będąc z nami, taką właśnie wiedzę, gdzie moim doświadczeniem się z Wami podzielę właśnie w ten sposób. Zobaczcie. To jest element na tych samych drutach z tej samej włóczki wykonany. To jest element sztywny w podzierganiu. No to ściek francuski zawsze ma to do siebie, że ta dzianina się tak zbiera w sobie. A to jest element, który jest wyprany. Więc widzicie tutaj, że jego czubeczek tego elementu sięga mi dotąd. Czyli tutaj już wszystko jest ładnie rozłożone, oczka są ułożone, jego taka przejrzystość dzianinowa jest według mnie bardzo dobra na tych drutach numer 5 dla potrzeb sweterka. No to co, ja czekam, naprawdę czekam w komentarzach na informacje, czy Was zainspirowałam, czy chcecie się podzielić ze mną, z nami i na telefon od Was czekam. Doświadczeniem, po pierwsze, czy skusicie się na spróbowanie różnych włóczek Noro, albo innych, bo to samo można wydziergać na przykład z takiej włóczki Merino 150, Merino 120. Za dzisiejszą uwagę, jak zwykle, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Czekam na Wasze telefony. Właściwie chyba jako jedyny ze sklepów na rynku mamy telefon zaufania czynny, gdzie od 16 do 19 przez 3 godziny możecie mi zadawać różne pytania. Czasami nie znam odpowiedzi. I powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Dzięki temu telefonowi, taki telefon był jeden właśnie wykonany przez Panią, ten program powstał, ponieważ ona mi wspomniała o tym projekcie, przypomniała mi właśnie, że taki projekt to było właśnie po tych szydełkowych elementach, drutowe elementy. I Pan przypominamy, telefon zaufania, na który ja zawsze bardzo czekam, jeżeli mi tu powiecie, że ktoś zrobił jakąś dzianinę właśnie na podstawie filmu, to serce mi rośnie, czekam w środę od 16 do 19. Dziękuję Wam z całego serca, dajcie łapkę w górę, komentarz, subskrybujcie nasz kanał, by zawsze być z Odziewiarką na bieżąco. Pozdrawiam!